jakiegoś klubu nocnego, który był klubem dla VIP-ów, jak mi powiedziano. Okazało się, że jest taką chamską mordownią dla lokalnych handlarzy narkotyków. A po przyjechaniu do hotelu według adresu po GPS-ie okazało się, że mój hotel to pokój nad stacją benzynową, w którym mam się zatrzymać. A na koniec imprezy, na której sybiksy tańczące techno ściągały koszulki i tymi spoconymi bawełnianymi artefaktami rzucali we mnie, kiedy prowadziłem konkurs na scenie, próbując rzucać w ich kierunku świeże koszulki, które były do wygrania. Po zakończeniu tej imprezy właściciel klubu wziął mnie do piwniczki i powiedział cienkim głosem, mówił falsetem, co zupełnie nie licowało z jego wielką posturą koksa, że jest kłopot i że on nie ma tego hajsu, na który się umawialiśmy i że on może mi inaczej zapłacić, po czym wyciągnął torbę koksu i podsunął mi ją pod nos, mówiąc, czy tak może być. No nie mogło tak być, więc mu oddałem.